Dzisiaj jesteśmy na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. 8 gmin z powiatu bielskiego, 32 drużyny, w tym 26 męskich, 6 kobiecych. Gmina Sowatycze powitała druhów, strażaków piękną pogodą przede wszystkim. Mamy bardzo dużo kibiców jeszcze, którzy przyjechali razem z naszymi druhami. Jest dużo drużyn, emocje są naprawdę na wysokim poziomie. Współzawodnictwo również. Bardzo się cieszę, bo to jest od 2 lat pierwsze zawody gminne po pandemii. Także wszyscy są głodni tego kontaktu i tego, żeby zobaczyć ten sport na żywo wreszcie, ponownie. I myślę, że zadowoleni są z tego, że tutaj są dzisiaj na Stadionie Sportowym w Sowatyczach, a te nasze zmagania jeszcze potrwają pewnie kilka godzin, dlatego że jest sporo drużyn jednak, bo to jest 8 gmin i tak jak mówiłem 32 drużyny, więc troszkę to potrwa. Myślę, że około godziny 14-15 będzie zakończenie, rozdanie pucharów, czyli każda gmina dla swoich jednostek rozda puchary, dyplomy za pierwsze 3 miejsca i również w ten sposób wyasygnuje drużyny do zawodów powiatowych, które już odbędą się niebawem. Pierwsze miejsce jedzie na zawody powiatowe. Są rodziny, są puchary i pan też jest w mundurze. Tak, jestem w mundurze, ponieważ jestem prezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminnym. Także nie tylko wójtem, ale również strażakiem.